Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Julia Dziadkowska i dzisiaj mam przyjemność gościć Pana Witka Wilka. Jest Pan ewangelizatorem, muzykiem, prowadzi Pan z żoną fundację Za Nim, ma Pan własne studio nagrań, współtworzy Pan dźwięki w godzinie ciszy, nagrywa Pan konferencje. Długo można by wymieniać. Proszę nam powiedzieć, od czego to się wszystko zaczęło? No, proste, od spotkania Jezusa w swoim życiu. Czy mógłby Pan coś więcej dodać na ten temat? Jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi Pana przeszłości. W wieku 15 lat, jako młody chłopak, zadawałem sobie pytania, czy Bóg istnieje. Patrzyłem na kościół, który był smutny. Pewnie w Białymstoku jest inaczej, ale ja jestem z Bytomia, też na B, ale daleko stąd. Więc mój kościół był B. I któregoś dnia spotkany człowiek podarował mi pierwszy egzemplarz Pisma Świętego. W moim domu się nie czytało, bo byliśmy katolikami, więc raczej się nie czyta Pisma Świętego w domu. Nie wypada przynajmniej. Więc myśmy podtrzymywali tą tradycję z dziada pradziada. No i nagle ja się wyłamałem. Rodzice myśleli, że zwariowałem, zacząłem tą książkę czytać. Ten człowiek powiedział mi, czytaj tą książkę codziennie, a spotkasz Boga. No i to wszystko, co się dzieje dalej, jest jakby konsekwencją tego pierwszego zachwytu. Im więcej czytałem, tym mniej tego widziałem w kościele. Pamiętałem słowa Jezusa, szukajcie, a znajdziecie, więc szukałem. No i odnajdywałem, nie? Jestem zaskoczony, że w kościele katolickim jest żywy Bóg, tak? Po tym, w czym się wychowałem. No i teraz był taki moment mojego zwątpienia, gdzie chciałem przejść do kościołów protestanckich, które kochają Biblię, ale Jezus pokazał mi, jak chcesz zmieniać świat, to zacznij od siebie, a potem przez siebie zmieniaj to, co się wydaje być nie do poruszenia. Były dawne rekolekcje nowej ewangelizacji, obudzić olbrzyma. Schodziło tego olbrzyma, więc potraktowałem poważnie te słowa Pana Jezusa, no i do dzisiaj zajmuję się budzeniem olbrzyma. A jak jest odbierana Pana posługa jako ewangelizatora? Czy czasami zastanawia się Pan, czy to ma jakiś sens i czy ludzie naprawdę jakby nawracają się po tym, co Pan mówi? No, odbierana tak po kolei, pierwszy etap. Odbierana jest różna, nie? Więc od skrajnie negatywnych do skrajnie pozytywnych. Ale się tym nie przejmuję, bo Jezus też chyba nawet, czy co go słuchali, go ukrzyżowali, nie? Nie przyjechali z Marsa inni. Więc to mnie tak bardzo nie martwi. Czy są wątpliwości? Są wątpliwości. Największą wątpliwością jest to, na ile odbieram siebie żonie i dzieciom. Nie? Mam czwórkę dzieci, więc też chcą być z tym tatą. Na ile jest to możliwe, staramy się jeździć razem. Nie? Ale to jest zwariowane życie, bo dzieci bez tego do szkoły nie chodzą, nie mają stałych relacji. To są tego takie minusy. Nie? I czasami pytam się Boga, czy to jest cena. Czy przypadkiem nie jest tak, że robię dzieła dla Boga, a nie dzieła Boże? Czujemy różnicę, nie? Chodzi o to, żeby robić dzieła Boże, a nie dla Boga. Ale weryfikować nasze dzieła mają co owoce. I z tego, co widzę i słyszę, to tych owoców jest coraz więcej. Dziękujemy bardzo za cenne rady, dziękuję również za bardzo miłą rozmowę. No i mam nadzieję, że Państwu również się podobało. Serca błogosławię Państwu.